On był wielkim człowiekiem niewątpliwie. Jedna z przyczyn tego, że mi się wydaje, nie wiem skąd ta popularność tak naprawdę do końca, ale jest taka, że on, jego podejście bardzo pasuje do tego podejścia keynesowskiego, które jest w Ameryce po II wojnie światowej, zostało stworzone, które miało, nawiasem mówiąc, znacznie mniejszy związek z Keynesem, niż by nazwa wskazywała. I ma również element dotyczący rozkładu dochodu narodowego, to znaczy, że biedni ludzie oszczędzają mniej, bogaci oszczędzają więcej. Jak jest za duża nierówność podziału dochodu, to wtedy ogólna konsumpcja się zmniejsza i w związku z tym dochód jest jakąś taką rzeczą, która ogranicza popyt. To jest, podejrzewam, bardzo popularne wśród takich ekonomistów jak Krugman, którzy jednocześnie myślą w sposób lewicowy, a jednocześnie są takimi powojennymi amerykańskimi keynesistami. W związku z tym to się zgadza, że on był. On był oczywiście dużo wcześniej przed nimi. To wynika między innymi z tego, że ta teoria, o której przed chwilą mówiłem, plus teoria chicagowska, to są teorie, które są abstrakcjami świata, w którym nie ma specjalnych zmian zasadniczych i w związku z tym teorie, które szczególnie są nieadekwatne, jak następują tak duże zmiany, jak już ostatnio obserwowałem. Trzeba wziąć standardowe narzędzia i pomyśleć teoretycznie o tym inaczej. Ja z Michael Gombergiem zaprowadziłem podejście ekonomii wiedzy doskonałej, nawet ta książka ukazała się w Polsku, ale będą pewne inne podejścia, ale na pewno trzeba myśleć o tym, żeby zacząć myśleć troszkę inaczej. Jest również Instytut nowego ekonomicznego myślenia, Instytut for New Economic Thinking, dla których wszyscy ludzie, którzy się interesują nowym myśleniem w Polsce, rekomenduję, żeby się udali na jego stronę internetową. Jest nim 7 noblistów, bardzo dużo się tam dzieje. Także są jakieś ruchy w tym kierunku, to jest bardzo trudne, ale próbujemy.